Są dwie rzeczy, jakie lubią ludzie. Zbrodnie wojenne i czarny humor. Numer 5. Byliście kiedyś ciekaw, czemu na świecie nie ma już smoków? Arktos jest znany z bycia wielkim rasistą, który nienawidzi smoków. Pewnego dnia więc postanowił wyeliminować wszystkie żyjące gadziny z tego świata, a ich trupy zaczął kolekcjonować w piwnicy. Numer 4. Obozy. Wiecie jakie? Dla mieszkańców Rajskiej Doliny. Nie wiadomo, ile było takich miejsc na terenach starej Lodolandii, lecz śmierć poprzez wyczerpanie bądź rozstrzelanie poniosło wiele istot. Numer 3. W 2006 roku sprowadził on wielki głód w Zielonej Dolinie, by następnie sprzedawać im swoje produkty. Trzeba tutaj wspomnieć, że lody, jakie sprzedawał, były wykonane z niejadalnych składników, wskutek czego duża część zginęła poprzez zatrucie pokarmowe. Jak boli strasznie! Numer 2. Wielki Arktos wiele razy najeżdżał na o wiele słabsze państwo Tabaluki. Przez liczne wojny gospodarka kraju była w gorszym stanie niż mój umysł, a śmierć przez konflikty ponosiło wiele cywilów. Numer 1. Tak zwany dzień eksterminacji. 5 września 2010 roku Arktos w niewyjaśnionych okolicznościach przeniósł się do świata smoków, gdzie w pojedynkę dokonał masowych eksterminacji, a kiedy już skończył, przemienił ten świat w śnieżną pustynię, by następnie przerobić ją na zimowy park rozrywki. Dodatkowo ciekawostka, gdyż park przyozdobił zamrożonymi statuami swych dawnych wrogów, głównie smoków. That's that.